Witam serdecznie, Jaśmin z tej strony i dzisiaj będzie długo oczekiwane Q&A. Dobra, koniec tej niezręcznej ciszy. Obiecywałam misiową niespodziankę, to była. Miała być jeszcze jedna niespodzianka, bo miałam cały ten odcinek nagrywać na dworze i wyszłam, bo piękne słońce i wszystko było wspaniałe. Czy było też strasznie gorąco i duszno, ale to pomijmy. No i zaczęłam się rozpakowywać, ustawiać wszystko i tak dalej i wtedy stało się to. A później stało się to. No więc niespodzianka mi nie wyszła. Na dodatkowej atrakcji możecie tam zobaczyć dwa gekony biegające po polu golfowym. Jeżeli ktokolwiek się dostrzeże, to są tutaj o. A, no, mam nadzieję, że będę miała możliwość nagrywania na dworze kiedyś, żeby wam coś pokazać. Nie, żebym siedzę sobie gdzieś w domu, nikt nie wie, gdzie to jest i mogę na przykład sobie z Białegostoku nagrywać i opowiadać, jak to jest fajnie w Ameryce. Albo nie fajnie. I że w ogóle was wszystkich oszukuje. No ale cóż mogę zrobić? Niestety taka sytuacja, że po prostu tutaj pogoda się zmienia jak w kalejdoskopie. Pan i deszcz. Ale wróćmy do Q&A. Wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za łapki w górę, za w ogóle za cudowne dyskusje. Jesteście wspaniali, naprawdę. Jest mi bardzo miło, że po prostu chcę wam się dyskutować, odpowiadać na różne argumenty i że potraficie to zrobić z klasą, że potraficie to zrobić z taktem, że nawet jeżeli się nie zgadzamy w wielu kwestiach, to po prostu w jakimś tam stopniu ta dyskusja jest na bardzo wysokim poziomie i jest to dla mnie bardzo cenne. Bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ten odcinek jest także takim małym świętem, ponieważ mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji. Jestem wręcz urzeczona, jestem zaskoczona strasznie, bo nie myślałam, że tak szybko to dojdzie do tego. Wiem, że muszę za to podziękować Jatorowi i Majkowi, bo wspominali o mnie, więc na pewno gdzieś tam przez to więcej was usłyszało o moim kanale, o tym, co ja robię. No ale miło mi, że zostaliście, że oglądacie, że jesteście tu ze mną. Więc dzisiaj sobie poodpowiadamy na pytania. Sporo pytań się powtarzało. Jeżeli ja wszystkie komentarze staram się czytać. Ja sobie tylko wybrałam te pytania, które najczęściej padły. Chociaż wiem, że po prostu padały parokrotnie. Postaram się odpowiedzieć na nie najrzetelniej, jak będę umiała. Natomiast jeżeli coś pominę, no to mogę zrobić następne Q&A, przecież nie ma problemu. Esmeralda pyta, a ty jako kto przyjechałaś do USA? Zawód w sensie, wykształcenie? Bardzo dużo ludzi się mnie pytało, co ja robię zawodowo. No, ja mówiłam tam względnie IT, no ale to chyba przyszedł czas, żeby się wyjaśnić, żeby się wytłumaczyć. Więc ja się zajmuję czymś takim jak projektowanie procesów. Ja wiem, że to brzmi strasznie trudno i skomplikowanie, więc przełóżmy to na ludzki język. To jest takie coś, że jak jest aplikacja mobilna, to musi ktoś siąść i ustalić, jak taka aplikacja ma wyglądać, więc jest w tym trochę designu, tak, oczywiście. I także jak ona ma działać, jakie mogą być błędy, jakie mogą być problemy. Nie tylko aplikacja mobilna, także jak działa gra, także jak działa gra taka normalna, akurat na konsolę na przykład. Albo jak działa jakaś aplikacja taka desktopowa. Ja się tym zajmuję. Mam oczywiście coś wspólnego z grafiką, z architekturą informacji, natomiast nie jestem za bardzo programistą. Gdzieś tam mam jakąś wiedzę programistyczną oczywiście, bo bym nie wiedziała, co jest możliwe, a co nie. W takim planowaniu, no to wiadomo, że ktoś musi wiedzieć, że na przykład nie może wymyśleć tam koguta na kiju, no bo po prostu tego się na przykład nie da zrobić. Ja ustalam na przykład, jaka technologia będzie robiona, albo współustalam, jaka technologia będzie robiona, jakie są te plany, jaki jest czas projektu, więc z tego są trochę organizacji, z trochę designu, z trochę tego wszystkiego. Więc tym się zajmuję. Więc tak na dobrą sprawę to jest branża IT bardzo szeroko pojęta, bo ja zahaczam i o design, i zahaczam i o architekturę informacji, i o tak zwany project management, czyli zarządzanie projektem, no i o programistykę i tak zwaną deweloperkę. Więc nie kłamię, że tak mówię, natomiast z administracją dzieci najmniej mam wspólnego akurat. No i to właściwie chyba tyle w tej kwestii. Pan napisze, dlaczego wyemigrowałaś właśnie do USA, nie na przykład do Anglii czy Norwegii? Na czym twoim zdaniem polega przewaga USA jako miejsca do emigracji nad innymi krajami? Muszę was strasznie rozczarować. Ja nie planowałam żadnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mi tak po prostu wyszło, tak potoczyły się moje drogie zawodowe i osobiste, że wylądowałam w Stanach Zjednoczonych. Ja wcześniej pracowałam i mieszkałam w Niemczech, mieszkałam trochę w Anglii, trochę w Irlandii, trochę tam pracowałam w krajach skandynawskich, Australia, Nowa Zelandia, Kanada. Więc ja się tak metałam trochę po świecie, bo to jest właśnie najpiękniejsze w tych zawodach
szeroko pojętego IT, że bardzo często możesz jeździć i przyjmować kontakty z różnych miejsc. I te Stany, to tak sobie myślałam, że to się nie za bardzo uda. Nawet, znaczy, fajnie byłoby pojechać, nie? Ale to są strasznie skomplikowane i tak dalej. I tak mi wyszło zupełnym cudem, że się znalazłam. Akurat się znalazłam na Florydzie. No i myślałam sobie, że no, to trzeba wziąć byka za rogi, tak? Więc to nie był jakiś wielki plan. To jest jedna rzecz. Jak się już zostaje przypadkiem, no to już się przypadkiem i już się przypadkiem zostaje, no to już trudno, tak? A jeżeli chodzi o przewagę USA nad innymi krajami, to myślę, że tak na dobrą sprawę są właściwie trzy rzeczy. Po pierwsze, ja nie bardzo mogłabym wyemigrować do Norwegii, czyli źle bym się czuła w Norwegii przez ładnych parę lat na samym początku, dlatego że po prostu ja nie znam języka lokalnego, nie znam norweskiego. Ja mówię tylko po angielsku, oczywiście w pracy się można porozumiewać po angielsku, natomiast już po prostu się wychodzi do ludzi i już jest problem, czasami nie zawsze. Albo po prostu w jakimś tam ograniczonym stopniu. No i musiałabym się po prostu uczyć jakiegoś języka. Ja nie jestem wielkim mistrzem języków, opanowałam ten angielski jakimś cudem i dzięki Panie Boże. Więc miałam do wyboru tylko kraje anglojęzyczne. Więc no USA tutaj jest w tym kubełku krajów, tak. Druga sprawa jest taka, że jeżeli popatrzymy na ten zawód, który ja uprawiam, no to gdzieś w Stanach Zjednoczonych to jest kolebka tego, tak? To tutaj wymyślono internet, tutaj wysłano pierwszego maila, tutaj wbudowano jakieś pierwsze aplikacje, tutaj w ogóle wymyślono coś takiego jak smartfon, tak? Wyprodukowano gdzie indziej, wymyślono tutaj. I bardzo fajnie jest po prostu przyjechać właśnie, jeżeli się pracuje w tym zawodzie, jeżeli się gdzieś tam koło tego funkcjonuje, jeżeli się lubi swój zawód, jeżeli się jest pasjonatem, po prostu ma się kontakt z ludźmi, którzy to w ogóle wszystko wymyślili i cały czas wymyślają coś nowego, nie kopiują z innych krajów, bo ja się bardzo często spotkałam z tym, że różne firmy w krajach europejskich, znaczy nie zawsze, ale często po prostu kopiują rozwiązania wymyślone tutaj, zamiast po prostu, ponieważ są sprawdzone, tak już wiadomo jak to działa, zamiast wymyślić coś swojego. To nie znaczy, że takie innowacyjne sytuacje się nie pojawiają, takie innowacyjne projekty tam się nie dzieją, ale mimo wszystko w Stanach jest tego więcej. A ja zawsze chciałam próbować czegoś nowego, patrzeć w ogóle jak to wszystko działa, więc to jest kolejny plus. Bo to jest taka kolebka, tak? No jeżeli chcesz zbudować katedrę, tak? Po prostu masz marzenie budowania katedr i w ogóle chcesz, żeby to był twój zawód. Oczywiście możesz sobie zobaczyć lokalne kościółki, na pewno niektóre z nich są śliczne, ale fajnie byłoby pojechać do Paryża i zobaczyć Notre Dame. Więc to tak podsumowując, taką małą metaforą, tym razem nie o stripteaserce, tak właśnie to chciałam podsumować. A trzecią rzeczą jest to, że w krajach europejskich szczególnie, jeżeli popatrzymy sobie, jak jesteśmy odbierani, to też jest pogadanka to jest dłuższy temat, ale Amerykanie po prostu cię traktują jak swojego. W jakimś stopniu. To nie jest tak, że przyjdziesz do Anglii, będziesz mieszkać w Anglii, będziesz zawsze jakoś tam obcy. Przyjdziesz do Niemiec, nigdy nie będziesz Niemcem, nigdy nie będziesz Szwedem, nigdy nie będziesz Norwegiem. Zawsze będziesz po prostu imigrantem, który lepiej lub gorzej się zasymilował, ale nie będziesz stamtąd. A w Ameryce po prostu jest oczywiście jakiś okres przystosowania, ale później po prostu oni nie czują, że ty jesteś jakimś dodatkiem do tego kraju, ty jesteś częścią tego kraju. I to jest właśnie fajne, bo niezależnie kto tu przyjeżdża, czy jest Anglikiem, czy z Polakiem, czy z Ukraińcem, czy jest Serbem, czy kimkolwiek tak na dobrą sprawę, po prostu jest traktowany w jakimś tam stopniu na równi. To się mówi, że to jest poprawność polityczna, to nie jest kwestia poprawności politycznej. Tutaj kraj został zbudowany na emigrantach i dalej emigrantów przyjmuje, zakładając, że przyjeżdżają legalnie, zakładając, że oczywiście to wszystko wygląda tak, a nie inaczej, że jest w porządku. I to jest piękne, bo ja mówię, ludzie mogą mieć inne doświadczenia, mogą być przyjęci na przykład z otwartymi rękami i ramionami w Niemczech, albo bo w Anglii, albo właśnie w Irlandii, albo coś takiego, ale ja miałam właśnie takie doświadczenia, że tam jest tak zawsze nie no fajnie, ja cię lubię i tak dalej, i nawet mogę się z tobą napić piwa, ale ty nie będziesz Anglikiem, no i ty nie będziesz po prostu częścią tego kraju, ty jesteś jakimś tam dodatkiem, który właściwie fajnie, może pojechał do domu kiedyś. Niekoniecznie musisz pojechać do domu, ale to jest mój kraj, to nie jest twój kraj. Ty jesteś tutaj elementem dodatkowym. Dekoracją, mniej lub bardziej. Jakub Jabłoński pyta, jak dużo można znaleźć w dużych miastach startupów i czy ci startupowcy są skłonni zatrudniać obcych ludzi bez dużego doświadczenia? Powiem tak, w żadnej firmie nie są skłonni zatrudniać ludzi bez doświadczenia w ogóle. Jeżeli chodzi o startupy, to są takie wylęgarnie startupów, jakie. Obejrzyj sobie taki odcinek, jak ja mówiłam o znajdowaniu pracy i tam możesz sobie właśnie wpisać właśnie jakiś zawód i wpisać startup
albo w ogóle wygooglać, nagle się okaże, że po prostu są takie miejsca, takie jakieś lokalizacje, gdzie tych startupów jest więcej. Na pewno jest to San Francisco, na pewno jest to Seattle, sporo jest Los Angeles, o dziwo, a jest na przykład dość mało w Chicago, nie wiem dlaczego. Jest trochę na Florydzie, na przykład jest bardzo w Orlando, w Tampie, więc to rozłożenie nie jest takie równomierne. To wszystko zależy od tego, czy na przykład tam jest jakaś uczelnia techniczna, czy jest tam jakiś zasób ludzi, bo inaczej po prostu jeżeli nie masz programistów, no to nie zrobisz tego startupu, no nie zaszysz, musisz zacząć ich ściągać, musisz pracować zdalnie. Oczywiście, że jest tu praca zdalna, ale to tak do końca nie wygląda. Tych startupów najwięcej jest tam, gdzie mają biura. Więc czy jest dużo startupów? Tak, jest bardzo dużo startupów. Czy w jakich w dużych miastach? Zależy od miasta. To wszystko zależy. Naprawdę możesz być bardzo, bardzo zaskoczony, że w niektórych miastach po prostu prawie tam zawsze się jakiś znajdzie, tak? Ale też by był wysyp na każdym roku, to nie. Jeżeli chodzi, bo pisałeś jeszcze na temat wizyty amerykańskich startupowców, czy ja mogę to spróbować zrobić? Natomiast jest tam oczywiście jakoś zawsze wyposażone, tam jakaś kuchnia, jakiś ekspres do kawy, tego typu sprawy, tam pracownicy są w ten sposób zadbani. Natomiast co mnie zdziwiło w Stanach Zjednoczonych w kwestii startupów, to że na przykład pójdziecie do startupu, który ma jakąś markę na rynku. Nie wiem, czy pamiętacie takie słuchawki doktora Dre chyba, nie doktora Dre, 50 Centa. I on ma startup na Florydzie z tymi słuchawkami. Ja byłam w tym biurze kiedyś, zupełnym przypadkiem. I byłam zaskoczona, bo ja myślałam, że to, no wiecie, że to w Polsce tak się ustawia biuro i to jakieś nazwisko to promuje, to się robi, jakieś marmury, jakieś szyldy i tak dalej, a to było w takim magazynie. Po prostu panowie siedzieli, robili swoją rzecz, swój biznes, i to było w magazynie, takim, no nie, że z blachy falistej, ale tam, że leżały jakieś materiały, to po prostu były jakieś takie, to wyglądało po prostu jak magazyn w IKEA, po prostu były biurka poustawiane i panowie pracowali. Tu się na tej kwestii trochę oszczędza, oczywiście są jakieś miejsce dla pracowników i tak dalej, ale to nie o to chodzi, że Amerykanie będą wywalać pieniądze w biura. Wywalają pieniądze w biura wtedy, kiedy mają. Na samym początku tego nie robią. Mi się wydaje, że to jest taka różnica między polskimi biznesami, że czasami się przychodzi, że jest piękne biuro, że jest fantastyczna firma, że jest to ładowane kupy pieniędzy, żeby się pokazać, nie? A się okazuje, że na dobrą sprawę zlecenie ma, biuro upada i całe te szyldy, w ogóle to wszystko tam, to można sobie później w piwnicy powieść i dzieci tym bawić. Więc oni umieją oszczędzać pieniądze. No to taką dygresję znowu zrobię, przepraszam, jeżeli będę robić jakieś dygresje, to Q&A to zawsze takie luźniejsze. Żeby się po czym poznać bogatego Amerykanina, że nie wygląda na bogatego człowieka. I to też trzeba uważać, jak tu przyjedziecie, że bardzo dużo ludzi, którzy mają majątki, po prostu mają miliony dolarów, nie jeżdżą na przykład 15-letnimi samochodami. No, są jakieś znoszone trampki. Po prostu oni są. To nie jest tylko kwestia skąpstwa, tylko to jest jakby zarabiali te pieniądze, ale nie wydawali na głupoty. Po prostu ta materialność im przechodzi w jakimś stopniu z powodu ciężkiej pracy czy tam czegokolwiek innego, tak? Ale oni tak nie wydają. To są ludzie, którzy na przykład pójdziecie do Starbucksa i zobaczycie jakiegoś kolesia, który na przykład siedzi no nie, że w podartej koszulce, w takiej zużytej, nie? I po prostu ma laptopa, który ma 10 lat przed sobą i coś tam klika i wy nie wiecie, czy to jest po prostu biedny student. Znaczy taki student już ze stażem, czy to jest pan, który właśnie stracił pracę, czy to jest pan, który ma 10 milionów dolarów. Tego nigdy nie wiecie. Więc uwaga z tym, żeby tak, że nikogo nie można traktować z góry, bo nigdy nie wiadomo. Bardzo byście się zdziwili, jak dużo miliarderów w ogóle z Doliny Krzemowej jeździ na przykład, nie wiem, 10-letnim golfem. Bo tak, bo odznaczają się, że oni się nie zajmują jakimiś materialnymi kwestiami. Różni ludzie mają do tego różne podejście, niektórzy po prostu nie przywiązują uwagi do spraw materialnych, niektórzy po prostu chcą pokazać, że są hipstersy, a inni jeszcze inni po prostu robią to też na zasadzie jakiegoś takiego, nie wiem, pokazu że po prostu oni są lepsi niż inni, bo po prostu nie zwracają na to uwagi. No to zależy, na kogo traficie, ale to jest śmieszne. Ja nie mówię, że pan Donald Trump. Pan Donald Trump akurat pokazuje, że jest bogaty, ale to nie znaczy, że wszyscy tak robią. A ja 406. Takie pytanie mi się nasunęło dotyczące przesiedlenia wizy. Co jeżeli stało się to przez zdarzenie losowe, na przykład pobyt w szpitalu, uwzględniają to? Czy nie obchodzi to, dlaczego przesiedzisz wizę? Nie obchodzi ich.
Bardzo mi przykro, że mam dla Was do złe wiadomości, to znaczy można się tam starać. Powiem Wam tak, ja wiem, że tak wchodzimy teraz, te pytania nie są tak specjalnie ze sobą połączone czasami, ale jeżeli macie wizę w paszporcie, ją przesiedzicie, znaczy wizę, to jest promesa wizowa, tak? Jeżeli przesiedzicie te 6 miesięcy, co Wam dali na granicy, to to, co Wy macie w paszporcie, to jest naklejka, to już jest nieważne. Jeżeli przesiedzicie wizę, wrócicie do kraju, no bo Was wypuszczą, tak? Niezależnie, czy przesiedzicie tą wizę 2 dni, czy przesiedzicie 10 lat, to możecie wyjechać. Musicie pójść znowu do konsulatu po promesę wizową. I w takim wypadku konsulat może Wam jej nie dać. Może Wam dać 10-letniego bana, bo tyle jest zazwyczaj kara za przesiedzenie wizy, jeżeli nie było jakichś tam problemów. A może Wam w ogóle dać tak bana na całe życie. Można oczywiście się tłumaczyć, jeżeli się był częstym gościem w Stanach Zjednoczonych. Są różne sytuacje. Można się prosić tak zwany waiver, czyli taki dodatkowy papierek tłumaczący jakąś tam sytuację. Ale ja Was bardzo na to uczulam. Nie starajcie się nie przesiedzieć wizy. Oni po to wbijają to 6 miesięcy, żeby te wszystkie przypadki losowe nie wpłynęły na Wasze problemy właśnie z wyjazdem. Więc nie planujcie sobie tam, że po prostu 6 miesięcy równo i ostatniego dnia idźcie, nie idźcie na narty na przykład, na których możecie złamać nogę. Po prostu zróbcie to tak, żeby było w miarę bezpiecznie. Angelika321 pyta, czy trudno jest wstąpić do policji w USA? Prawdopodobnie będę potrzebowała zieloną kartę. Ukończyłam liceum policyjne w Polsce, co raczej nic nie znaczy w USA. Mieszkam w Szkocji od 3 lat i czasem zastanawiam się nad wyjazdem do USA, jako że mój partner jest z US, niedługo będzie musiał wrócić. Ktoś Ci odpisał w komentarzu, widziałam to, że trzeba być obywatelem i potwierdzam to. Zazwyczaj trzeba być obywatelem. Natomiast w niektórych stanach, w niektórych hrabstwach zaczynają przyjmować ludzi z zielonymi kartami. Jest to powód jest tego taki, że po prostu nie każdy chciałby wstąpować do policji. To jest bardzo niebezpieczna praca. Tutaj jest naprawdę, to czasami jest praca na pierwszej linii frontu. I niezależnie od tego, jakie są zarobki, to nie wszyscy ludzie mają na to ochotę, tam jest akademia policyjna, tam są jakieś testy. Jeżeli Cię to bardziej interesuje, sprawdź sobie na Amazonie, na amazon.com. Tam są różne te właśnie książki dotyczące właśnie jak wygląda egzamin policyjny, bo nie wiem jak bardzo chcesz w to wchodzić. Ja sobie pomyślałam, że niedługo zrobię takie, to chyba w ramach ciekawostki, tylko jak wstąpić do policji w Stanach Zjednoczonych, jak wstąpić do FBI i jak zostać tam agentem CIA, to chyba jako w ramach ciekawostki, tak? No chyba nikt nie ma takich planów, no, tego trzeba mieć obywatelstwo tu ładnych parę lat. Natomiast jeżeli chodzi o Twoją karierę policyjną, czy coś Ci to da, bo jesteś z Polski, że zakończyłaś liceum policyjne, nie wiem, być może, jeżeli nie pojedziesz do dużego miasta, jeżeli pojedziesz do miejsca, gdzie potrzebują rzeczywiście oficerów policji, być może coś się tam dogadasz. A jak pojedziesz, na przykład słyszałam, że w Dallas, przyjeździe o tej strzelaninie w Dallas, prawda, że tam ileś tam oficerów zostało zastrzelonych, to tam oni podobno, może już to wakaty się zapełniły, ale podobno mieli problem ze znalezieniem ludzi i oni tam chętnie witali. Natomiast w praktyce ja znam, mówię, jednego policjanta, się go mogę wypytać do końca, jak ktoś będzie zainteresowany, tak żeby naprawdę prześledzić ten temat. Jeszcze jest jedna łatwy sposób, no łatwy, jak nie łatwy, to być może nie jest sposób dla Ciebie, ale jak chcesz wstąpić do policji, nie mieć żadnego problemu, żeby Cię przyjąć, to po prostu proponuję wstąpić najpierw do armii. Do tego potrzebna jest zielona karta, nie do wszystkich służb oczywiście, ale wystarczy tego zielona karta, to przyspiesza niesamowicie do otrzymania obywatelstwa. I weterani często znajdują zatrudnienie w służbach policyjnych. Natomiast no to też pewnie zależy, tak, jak to wygląda. Nie wiem, czy chciałabyś iść do wojska z tego tytułu, żeby sobie ułatwić karierę w policji, ale wiem, że taka możliwość istnieje. I to tylko chciałam przekazać. Jeżeli potrzebujesz jakichś większych szczegółów, odsyłam do Amazonu i naprawdę jest sporo książek na ten temat. I odsyłam na wszelkie informacje dotyczące takiego jakiegoś hrabstwa czy stanu, do którego chcesz się przeprowadzić. Tam musisz sobie popatrzeć, bo to nie jest tak super regulowane federalnie, to nie FBI. Jofio Asmu, bardzo długą wiadomość napisałaś, się przeczytam tylko to pytanie, które pojawiło się na końcu. Mieszkasz na południu, gdzie jak wiadomo broń jest popularna. Jak będziesz miała czas i ochotę, to byłabym ciekawa Twojego zdania na temat dostępu do broni amerykańskiej, zwłaszcza południowej kultury broni. I
I ja wiem, że być może mój stosunek do broni jest niespecjalnie jasny po tych vlogach, które wyrobiłam, natomiast ja za posiadaniem broni jestem. Jestem za posiadaniem broni do użytku domowego, sportowego, do obrony koniecznej, no, tego względu, że po prostu Amerykanie są zbrojeni po zęby i w tym momencie nie możecie po prostu ludziom zakazać, jak jest tam ileś tam milionów sztuk w narodzie. Bo jak wszyscy są, ty też musisz. To troszeczkę taka psychologia tłumu. Ja broń lubię, ja lubię z niej strzelać, ja lubię z niej korzystać. Nie mam z tym problemu. Na początku to było dość przerażające. Natomiast to, co poruszyłeś w swoim pytaniu, rzeczywiście amerykańska kultura broni, to jest zupełnie inna rozmowa, to jest bardzo szacunek do broni, to jest takie trzymanie się wszystkich zasad, kładzenie, patrzenie w odpowiednim miejscu, nie ma żadnego popisywania się na strzelnicy. Ja raczej popisywanie na strzelnicy właśnie widziałam w Europie, co mnie zaskoczyło, że w Stanach Zjednoczonych po prostu wszyscy grzecznie patrzą, bo oni mają świadomość, że to jest maszyna do zabijania, nawet jeżeli to są małe dzieci. I w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wszyscy strzelają od takich brzdąców, naprawdę po staruszki, które sobie tam przychodzą ćwiczyć. I to jest taki sport, to jest takie coś jak, nie wiem, jak chodzenie na spacer do parku. To jest tak wrośnięte w ich kulturę i definicję tego, że jestem Amerykaninem, szczególnie południowym, bo tam są większe restrykcje na północy. To nie jest tak prosto mieć tam broń czasami. Więc jeżeli chodzi o południowców, to absolutnie broń jest. To też się wiąże z tym, że w niektórych południowych Stanach po prostu się mieszka pośrodku niczego, trzeba się móc obronić, czy to przed kojotem, czy przed jakimś rabusiem, bo policja to jak zadzwonisz, to dojedzie za 2 godziny. Natomiast Amerykanie sobie broni nie dadzą odebrać. Nie dadzą odebrać, kochają broń, uwielbiają broń, uwielbiają się zbroić, uwielbiają kolekcjonować. Jaki ja mam jeszcze do tego stosunek? Ja nie jestem za przesadnie za. Ja jestem za regulacją. Jakąś straszliwą. Jestem za regulacją broni automatycznej, która już jest. I za mocniejszą regulacją. Nie, że jakąś taką drastyczną, ale broni półautomatycznej. Bo nie ma powodu w ogóle, żeby broń półautomatyczna nie służyła do niczego. Bo ona nie służy ani do sportowego strzelania. Ani nie służy do obrony, ani nie służy do polowania, ona nie służy do niczego, ona służy tylko do zabawy. Więc jeżeli, albo do zabijania większej ilości ludzi, no bo taka jest smutna prawda. Więc ponieważ bardzo było dużo zdarzeń na temat tej broni półautomatycznej, to w Orlando chociażby była taka sytuacja, to jeszcze była ta broń w Orlando, to mogę wam ją kiedyś pokazać, ale znaczy, nie tą konkretnie, ale po prostu ten model, że to po prostu była broń automatyczna, która była wielkości pistoletu i ona się otwierała do ona się po prostu można było ręcznie ją tak rozłożyć, że się otwierała do karabinu. No po co wam coś takiego w domu, no bo to jest na misje specjalne, tak, więc to jakie te restrykcje powinny być, na pewno byłoby fajnie, gdyby ludzie, którzy są chorzy psychicznie, po prostu nie mieli do tego dostępu, albo są jacyś mają jakieś problemy, albo są na jakichś listach FBI, podejrzewani o terroryzm, wydaje mi się, że nie powinni mieć dostępu do broni automatycznej przynajmniej, albo półautomatycznej. To jest moje osobiste zdanie. Wiem, że wielu ludzi się ze mną nie zgadza. Natomiast jeżeli ktoś jest podejrzewany o terroryzm, w Stanach Zjednoczonych nie poleci samolotem, ale broń sobie kupi półautomatyczną, więc to mi trochę przeszkadza. Ale to nie chodzi o to, że ja uważam, że po prostu tylko ludzie, po prostu, którzy mają, nie wiem, 1,85 m wzrostu i tylko mają brodę, i tylko mają coś tam, po prostu tylko mają jakieś takie straszne restrykcje, to nie. Bo tej broni tak jest za dużo na rodzie, tylko tak troszeczkę chociaż skontrolować, troszeczkę minimalnie. To jest moje podejście. No i ono się zradykalizowało im dłużej się tu mieszka, bo jak mówię, wszyscy to broń mają. Choco Candy NL pyta, a czy na plaży topless można być? Są takie, gdzie można na przykład w Miami? I tutaj prawdopodobnie się bardzo dziwicie, dlatego że Miami, w ogóle w Stanach, jak chcecie być topless, to musicie znaleźć sobie plażę dla nudystów. Na normalnej plaży mogą być z tym problemy, może ktoś wezwać policję, możecie zostać zatrzymani, możecie zostać spisani, a w najgorszym wypadku aresztowani. Znaczy, jeżeli chodzi o panie, no to tam może po prostu będzie jakieś upomnienie tylko, no ale nie wiadomo, na jakiego tam wariata traficie. Jeżeli chodzi jeszcze o plaże w Stanach Zjednoczonych, to ja to poszerzę temat, bo to jest wszystkie pieniądze. Jeżeli macie na przykład małe dziecko, córeczkę,
bo jakieś małe dziecko właśnie płci żeńskiej z wami podróżuje i ona tylko ma 3 czy 4 latka. No to w Polsce to ona po plaży to pika w kaciach, nie? Bo to jeszcze tam, jeszcze, tu jeszcze nic nie ma. A w Stanach Zjednoczonych, jak ono nie będzie miało zasłoniętej klatki piersiowej, to będzie problem. I ja tego za bardzo nie potrafię zrozumieć. A oni naprawdę tak mają, że po prostu to, że to jest nieprzyzwoite. Że dziewczynki powinny mieć zasłonięte piersi, nawet jak te piersi mi się tam pojawią, Boże drogie, 10 lat. I więc jeżeli macie dzieci w płci żeńskiej, to musicie im kupić jakiś kostiumik. A czy bikini, czy jakiś tam jednoczęściowy, nieważne, żeby to było zasłonięte. Może w koszulce chyba może biegać, nie wiem, ale na dobozowe, żeby to nie była goła klatka piersiowa. Chłopcy tylko mogą. Była taka sytuacja, że moi znajomi dostali zdjęcie z rodziny, która mieszka w ogóle w Europie i tam była właśnie taka cała rodzina pokazana, okunie się na plaży, bawią, takie zdjęcie z wakacji, to wiecie. No i w liście, bo to starsi Państwo. I dostali właśnie to zdjęcie tych dzieciaków, takich jakieś tam mniej lub bardziej skoligaconych z nimi. I tam były dziewczynki i dziewczynki po prostu w klatkach, nie? Bez problemu. I oni byli tak zszokowani, jaka ta Europa jest straszna, że po prostu to jest, że tak nie można. I oni te zdjęcia normalnie podali, bo oni stwierdzili, że nie chcą mieć w domu dziecięcej pornografii. Amerykanie są tak na to przeczuleni. To jest bardzo konserwatywny kraj. On jest w jednym momencie niekonserwatywny, a w niektórych straszliwie konserwatywny. Więc musicie na to uważać. Jeżeli chodzi o panów, to powiem tak, no oczywiście nie trzeba się zasłaniać sobie tutaj niczego, no, nie ma problemu. Natomiast panowie nie powinniście chodzić w kąpielówkach. W kąpielówkach tylko chyba, że jak jesteście na jakiejś drużynie sportowej czy coś takiego, to wtedy. Natomiast na plaży absolutnie nie, też może przyjść do was policja, może was spisać, dlatego że to też jest niemile widziane, nieprzyzwoite i tak dalej, że to się oznaczają pewne elementy waszej anatomii przez te slipki. I to dopuszczone są tak, po prostu takie dłuższe shorty, takie no nawet z kieszeniami i tak dalej, to po prostu tak jak się normalnie nosi czasami do koszulki, to w tym można do plaży balować, ja czasami w Polsce się to spotyka, ale też spotyka się też panów w takich dość skąpych kąpielówkach, absolutnie tego nie robić, bo może być źle, więc topless tak tylko u nudystów i to nie tylko w Miami, tylko wszędzie. Więc uważać, bardzo, bardzo uważać. Karli Mroczkowska, pytanie. Co większość Amerykanów, którzy znasz, sądzą na temat American Dream, czyli bogatego i dostępnego dla wszystkich stylu życia? Czy to tylko nic nieznaczące już hasło, czy najbliższe wybory na prezydenta mają tę utraconą wiarę w nie przywrócić? Znaczy, ja nie jestem w stanie wypowiedzieć się, co wszyscy Amerykanie wierzą, bo nie są tacy, co w to wierzą. Natomiast mi się wydaje, że American Dream, taki jaki był w latach 50., które swoją drogą oznaczały się wybitnym rozdawnictwem, 90% podatkami dla najbogatszych i bezpłatną edukacją i w ogóle takimi rzeczami, których tu ani demokraci, ani republikanie by w życiu nie wprowadzili, bo przecież od razu było, że to komunizm. Ja kiedyś zrobię o latach 50., jak będziecie chcieli. To ten American Dream taki prawdziwy, to no to jest tym ciężko. Przede wszystkim dlatego, że no ludzie są trochę pozostawieni sami sobie, nie bardzo są takie możliwości jakieś awansu. Oczywiście, że jeżeli jesteście młodzi zdolni, jeżeli macie fach w ręku i tak dalej, no to gdzieś tam możecie awansować, ale to wcale nie zagwarantuje wam, że wy będziecie mieć odpowiednie warunki życia, że kupicie sobie jakiś wypasiony dom i wypasiony samochód, no samochodem jakimś tam będziecie jeździć i jakiś tam dom pewnie będziecie mieć, bo one jak sobie to zbieracie. No ale to już się to chyba skończyło. Szczególnie tak zwane słabe płatne prace. Takie najprostsze, że to niektórzy myślą, że w Ameryce po prostu każdy, co pracuje tam jako pan jakiś tam na stacji benzynowej paliwo nalewa, to po prostu może sobie pozwolić na to, żeby zapłacić ratę na dom i jeździć dobrym samochodem, no to już nie i to już nie wróci. To nie ma szans. To jest w ogóle teraz walka o to, żeby była pensja minimalna na tyle, żeby starczała na przeżycie. To są bardzo długie dyskusje i bardzo ciężko jest na ten temat mi się wypowiadać i w ogóle wam to tłumaczyć, bo to trzeba byłoby zobaczyć, jaka jest bieda, bo ostatnio była taka sytuacja, że w jednym ze Stanów policja złapała chłopaka, który miał 7 lat i próbował, na przykład mama była w pracy i on próbował swojego misia sprzedać, żeby dostać pieniądze na jedzenie, 7-latek. Amerykanin urodzony tutaj, żadna mniejszość. I ponieważ rodzice pracują i on nie miał nic w ustach przez parę dni, więc
Wydaje się, że po prostu niektórzy mają nadzieję, że te wybory prezydenckie, że któryś z tych kandydatów to albo chociaż poprawi na tyle, żeby było trochę lepiej, albo przynajmniej nic nie zepsuje. To właściwie to jest tylko dyskusja o to, że może trochę poprawi, albo może mniej zepsuje, bo na tym się właściwie polega. Nikt już nie wierzy chyba w ten American Dream. Tam ostatnie takie lata, żeby tam wszystkim było dobrze, to to trzeba byłoby sięgać daleko w historię. Teraz klasa średnia jest tak sobie umocowana, zresztą zanika powoli. Ludzie bardzo szybko tracą majątki, więc ja nie sądzę, znaczy ciężko mi powiedzieć, bo na pewno są ludzie, którzy to wierzą i na pewno myślą, że tak można zrobić i są populiści, którzy powtarzają takie hasła, ale to wszystko musiałoby się zacząć od tego, żeby było dużo dobrych płatnych prac. Natomiast amerykański pracownik na rynku globalnym, przede wszystkim globalne umowy po prostu, że wszystko ściągamy z Chin, albo z Meksyku, albo z Bangladeszu, albo coś tam, jest kompletnie nieopłacalny. A sobie popatrzymy właśnie na te lata 50., gdzie tam każdy miał dom, samochód, wszystko było fajnie i telewizor dopiero co wymyślony. To popatrzcie na to, że wtedy, znaczy w takim przełożeniu, że pensja pracownika tak zwanego, jakiejś linii produkcyjnej, w jakiejś tam produkcji, przekładając na dzisiejsze pieniądze, to on by zarabiał około 70 tysięcy dolarów. 70 tysięcy dolarów to jest pensja, może nie zupełnie doświadczonego specjalista, specjalisty. To raczej nie są pieniądze, które możecie dostać tak łatwo, idąc do pracy. Jak dwa razy mniej dostaniecie, to możecie się cieszyć, więc to jest takie coś, że to może się podniesie, no ale ja nie sądzę, żeby nagle tutaj zwyżka 200%. Jeżeli właśnie chodzi o American Dream, to wiem, że bardzo dużo ludzi patrzy na to ze względu na to, ja co widzę na amerykańskich filmach. I takie dwie rzeczy poruszę. Pamiętacie Kevina samego domu, jak on miał ten wielki dom? W Chicago zresztą to było filmowane. Ten dom teraz wystawiony do sprzedaż, czy był niedawno wystawiony z 2 miliony dolarów? To nie jest coś, no co stać zwykłą rodzinę. To jest coś, co po prostu naprawdę trzeba być bardzo, no nie bogatym, ale bardzo wysokiej klasie, z klasie średniej. To nie jest przeciętna amerykańska rodzina, jak nam się wmawia. Absolutnie nie. To samo zresztą jak oglądamy polskie filmy czasami, to się widzi, że wszyscy siedzą w jakichś meblach super drogich, w jakichś przestrzennych apartamentach po prostu z konsjerżem i ze szklaną windą, w której mogą sobie robić selfie. No ile ludzi tak mieszka? No jest jakiś procent, tak? Ale większość z nas nie. Większość Polaków nie, absolutnie nie. Więc weźcie to na to pod uwagę, bo po prostu no, jest tam jakaś taka propaganda, nie? Dobrobytu. A druga sprawa jest taka, że przypomnijcie sobie taki serial Przyjaciele. Pewnie każdy gdzieś tam miał z tym do czynienia, przyjaciółmi, to nie zastanawiało was nigdy, dlaczego po prostu tylu przyjaciół, właśnie, znajomków, którzy mają jakieś tam kariery zawodowe, jakieś tam zarabiają pieniądze, wynajmują wspólnie mieszkanie, chociaż są dorośli. No. I to jest straszne, bo to jest rzeczywistość. Bardzo dużo młodych ludzi w ogóle, nie wiem, ten dług studencki, to wszystko, to po prostu nawet nie jest w stanie tam się zabrać za jakieś. To jakieś budowanie tego American Dream. A jak oni spłacą ten dług i to wszystko, to mają 40 i nie, jak założą rodzinę, to dobrze. To jest bardziej skomplikowany temat. Ale ja nie sądzę, żeby ten American Dream wrócił. Ja myślę, że po prostu Ameryka jest pięknym, wspaniałym krajem, do którego na pewno warto przyjechać, który warto odwiedzić. Jeżeli są możliwości legalne i człowiek jest na to przygotowany. To myślę, że to jest fajny kraj do życia. Jest inny zupełnie niż Europa, więc jeżeli ktokolwiek myśli o jakichś socjalach, pomocy państwa i tak dalej, to niech tu nie przyjeżdża, bo się rozczaruje. Ale to jest piękny kraj. Natomiast i bardzo bym chciała, żeby ludziom się lepiej żyło. Ja bym chciała, żeby dzieci sprzedawały swoje misie za jedzenie. Bo ja nie wiem, czy takie rzeczy dzieją się w Polsce. Być może się dzieją, być może o nich nie słyszymy. Ale jak to zrobić, no to już jest dłuższy temat, to jest dłuższy temat ekonomiczno-polityczny. Ja też nie sądzę, że ja mam magiczne rozwiązanie na to. To jest zbyt skomplikowane, żeby jakaś tam na biedny misiu wiedział, jak to zrobić. Więc tam American Dream to chyba nie za bardzo. Chyba, że nie wiem, może jakaś się magiczna rzecz zadzieje i wszystko wróci jak było, że będzie pięknie. Ale nie wydaje mi się, żeby to było realne. I większość ludzi, która jest twardo są po ziemi, też im się nie wydaje. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, że mi się podobało. Jeżeli ominęłam jakieś pytania,
to pamiętajcie, ja zawsze mogę robić następne Q&A, coś tam pozbierać, jeżeli nie odpowiadam w komentarzach, staram się odpowiadać, no a czasami jest lepiej zrobić taką kompilację, bo zawsze później można sobie to odtworzyć, posłuchać, zamiast się męczyć oczy i czytać. No i co jeszcze? No mam piękne plany na weekend, mam nadzieję, że wy też macie fajne plany na weekend. Ja się będę się pałętać po różnych sklepach, to może wam ponagrywam różne znowu ceny. I no kryminalnie wchodzi jak zwykle. I to będziemy kontynuować cały czas. Ja teraz tych tematów to mam tak dużo na głowie, że nawet nie wiem, za co się zabrać, bo tu bym chciała wam powiedzieć o tym i o tym i o tym i o tym. I taka jestem trochę na wszystkie fronty się tam dłubię. Ale spokojnie, wrzucam, będę wrzucać jak tylko mogę najczęściej. Więc dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz, jej, 1000 subskrypcji. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. I mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzień. Albo fantastyczną noc, zależy kiedy to słuchacie. I zobaczymy się niedługo, posłuchamy się niedługo. I dawajcie znać. Dzięki wielkie, buziaki, papa.